z numerem 13 Tomasz Koziarski. Okej, jeszcze mała korekta tutaj. Z numerem 9 jest Bartek Samulopoulos, natomiast z numerem 7 jest Grzegorz Łabiński. Ale wracamy już do czytania kolejnych zawodników. Z numerem 13 Tomasz Koziarski, z numerem 31 Michał Stasiak, z numerem 27 Adrian Górny, z numerem 33 Michał Adamarek, z numerem 43 Krystian Sowiarski, z numerem 49 Bartosz Nowak, z numerem 50 Oskar Marchewka, z numerem 56 Tomasz Jędruchniewicz, z numerem 73 Karol Styczyński, z numerem 74 Damian Sojka, z numerem 77 Jacek Krzył. A teraz oddaję głos Stefanowi. Wygrała rzut monetą, wybrała odbiór. I poszła i z numerem 8 Kacper Kurius, ale mamy rewers. Z numerem 46 biegnie Kacper Kosiorowski i zatrzymany. Bardzo ładna akcja w obronie. I biegnie dosyć duży running back z numerem 39. I jeden do pytania i będzie touchdown. W pierwszej akcji Tychy Falcons, a konkretnie Dawid Rygułka. I jest przyłożenie dla Tychy Falcons. 6-0 Tychy Falcons do tego spotkania. Ale już teraz Falcons się będą podwyższali za jeden punkt, a Owsi będą próbowali zablokować to podwyższenie. I podwyższenie nieudane, niecelne, kopnięte za bardzo. Też kicker jest dosyć sporych rozmiarów, zatem może ma mocną nogę. Ale nie, piłka, tak jak mówiłem, do 30 yarda, ale znakomicie łapie ją Rąpało. I zatrzymany, bardzo mocny tackle. O to chodzi! Z numerem 46. Znakomicie przygotowany huddle, dynamicznie podbiegają do piłki. Naprawdę jest na to popatrzeć, formacja, shotgun. Piłkę miał. I kolejna akcja biegowa, znowu stanęło Pulos, ale bardzo szybko powstrzymany, strata jardowa i będzie około 12 jardów do przejścia. Naprawdę w tak młodym wieku, tak dobra organizacja jest godna podziwu, a to wszystko to dzieło trenera Pawła Sołtysiaka. W opałach rozgrywających gospodarzy i stakowany. Konrad Darmochwała został opalony przez dwóch defensywnych liniowych. Po raz kolejny formacja Hopka, Koterbek cofnięty, oddaje piłkę do Stamulopoulosa, a ten oddaje do Stasiaka, jest znakomity rewers i niemalże pierwsza próba, będzie czwarta próba i około 3 yardów do przejścia. Zdobyć, tym bardziej przegrywają jednym punktem. Nie, bo punkt jest jeden touchdownem, ale potężne problemy. Znakomicie, Antonio Rąpała, pierwsza próba. Były problemy przy przekazaniu piłki. I znowu z piłką Antonio Rąpała i dwujardowa zdobyć. Rangbek na receivera, zatem cały czas z tym samym personelu, a dużo zmian. I po raz kolejny z piłką w Stasiach, kolejny reverse, ale tym razem nie aż tak skuteczny. I będzie trzecia próba i około 5 yardów do przejścia. Można pochwalić za konsekwencje, budują te drive'y mozolnie, ale skutecznie, zadbając pierwszą próbę za pierwszą próbą. Bardzo ciekawa akcja, podanie z oddaniem, ale jest fumble, piłka na ziemi. Jest posiadanie tylko falką, zatem strata piłki i wyjdzie zaraz na boisko offense.
Kolejna bardzo kombinacyjna akcja w dzisiejszym spotkaniu, ale znakomicie odczytała zamiary ofensywy Tychy Falcons, obrona Biela Owls. Bardzo ładne zatrzymanie. Znakomicie tutaj zachował się grający z numerem 33. Olaf Sygietok rzuca piłkę do running backa z numerem 21. Ale znakomicie. Bardzo dobre zatrzymanie. Tomasz Jędruchniewicz, numer 56. I za wysoki snap, problemy. I bardzo mądre zachowanie tutaj zawodnika z 22 numerem, ale i tak piłka będzie dla Owlsów na 25 yardzie. To nie była dobra akcja Tychy Falcons, zatem teraz zobaczymy, miejmy nadzieję, przełożenie. Akcja biegowa. Znakomicie, Samulo Pulos, ależ się przedarł. I latają żółte flagi. Czyżby face mask? Podanie darmo chwały, touchdown! Touchdown Michał Staszak. Pierwsze podanie i od razu na przyłożenie. Bardzo ładna technika rzutu. Bardzo ładne podanie. Idealnie w tempo. Akcją, bo kara bloku P została odmieniona z miejsca faulu, a że była to ta pierwsza próba, zatem nie mieliśmy pierwszej próby 20 yardów, to pierwszą próbę 10 yardów. A teraz próba podwyższenia i celne kopnięcie. Bardzo ładne kopnięcie, 20 yard, ale wraca już z piłką zawodnik Tychy Falcons. Zatrzymany był to Szymon Wróbel z numerem 10. Szymon jest spotkanie, ale nawet jest kluczowym, więc lepiej, żeby ta podstawka tam nie leżała. I Olaf Szygiel zdecyduje się na samodzielny bieg, ale bardzo dobry kontent tutaj i wypity w aut przez grającego z numerem 10. Ostała darmo chwała. Ja to bym... Ale to na aucie, to może w sumie na front side, ale zagramy to w innej formacji, pro zagramy. I Olaf Sygiel, dalekie podanie i niezłapana piłka. Szymon Wróbel. My gramy następny. I po raz kolejny Olaf Sygiel, ale bardzo dobra postawa obrony. Michał Stasiak z numerem 31, daleko na 20 jardzie, chyba trochę za daleko, bo w telefonie juniorskiej ta piłka lata naprawdę krócej niż mogliśmy się przyzwyczaić w pierwszym składzie Biela Owls. Znowu wielkie problemy z opanowaniem piłki. Tak jak przypuszczałem, duży błąd przy snapie, problemy z opanowaniem piłki i dużo większa strata yardowa dla drużyny Tychy Falcons, niż gdyby spróbowali zagrać tą czwartą próbę. I po raz kolejny zobaczymy na boisku elektryzującą ofensywę Biela Owls. Wielkie brawa! Koniec pierwszej kwarty! Za nami koniec, za nami pierwsza kwarta, zatem zamienię się wami i już za chwilę zobaczymy na boisku ofensywę Owls, która będzie próbowała zdobyć kolejne punkty, a aktualny wynik spotkania to 7-6 dla Bielawa Owls w meczu z Tychy Falcons. Oni nie trafili, nasi trafili. Ale nie było, no nie było. Oni go włożyli do ręki. Akcja podaniowa po raz kolejny, ale ładny pamtej, biegnie sam darmo chwała. Naprawdę bardzo ładne tutaj zagranie, darmo chwały. Piłka mu wyleciała, ale był już na ziemi, dotknął kolanem, pokazuje to sędzia Jakub Ruszkowski, który dotknął. Dobra.
i problemy ze snapem, ale odebrał Darmocha, ma dobrą protekcję, dalekie podanie jest za pana piłka, tańczy tam Staszak, ale zatrzymany i fumble, ale wyleciała piłkę za linię, gdy piłka wyleci za linię, to akcja trwa się z tego miejsca, co 7 yardów do strefy końcowej. Formacja shotgun, akcja biegowa i będzie touchdown, tak jest, niedotknięty Bartłomiej Samulopoulos. Touchdown 13-6 dla Bielawa Owls. A to jest inna sprawa. Czasami pod płatem spał. Podwyższać będzie po raz kolejny Bartosz Nowak. Poprzednie podwyższenie skuteczne. I tym razem również. Zobaczymy. I po raz kolejny Bartek Nowak. Bardzo ładny, daleki wykop. Piłka odebrana z numerem 8 Kacper Kurius. Reverse, nie? Fake reverse, ale wszyscy to kupili. Będzie touchdown. Ładnie! Niedotknięty. Znakomicie tutaj zagrał. Albo na slajdzie. Jest trzech skrzydłowych, formacja shotgun, osamotniony Olaf Sigiet. Będzie rzucał, ale pod wielką presją. Znakomita akcja obronna z numerem 56, Tomasz Jędruchniewicz. Bardzo krótki wykop, podbiega do piłki, Rąpała i biegnie z piłką i dosyć szybko zatrzymany, ale mimo wszystko był to krótki kick-off. Darmochwała oddaje piłkę do grającego z numerem 7 Łabińskiego i zatrzymany po około 6 yardach. Darmochwała i podanie niekompletne. Sakowany tutaj Darmochwała, bardzo słaba akcja, problemy ze snapem. Szkoda, że nie ratował się odrzuceniem tutaj w out, bo... Ale już dużo miał czasu tam Bartek Nowak. Ładny punt, ale trzeba zatrzymać piłkę przed ten domem. Fumble, piłka jest duża, każdy zawodnik może ją podnieść. Ale sędziowie zabili grę wiskami, ale dotknął ją jako pierwszy zawodnik tych Falcons. Zatem piłka powinna być żywa tutaj. Nie była to mądra decyzja zawodnika Falcons, bo... I kolejne ładne podanie Olafa Sygieta i kolejny raz nie łapie Szymon Wróbel. Znowu Olaf Sygiet, znowu ładna piłka i znowu nie radzi sobie jego skrzydłowy. Kacper Kurius decyduje się na próbę podania. Natomiast drużyna Bielawa już powinna mieć już gotowy timeout i żeby zatrzymać w razie tego zegar. Akcja zwykłowa, Olaf Sygiet sam, jednak touchdown. Ale goni do nowa. Czy rzucą się, już dogonił. Zatrzymany, wybieg fight na 23 yardzie od pola punktowego. Kolejny raz bootleg, ale teraz bardzo dobrze odczytane, ale biegnie w drugą stronę, tam nie ma żadnych zawodników Owls.
znakomicie rozgrywający Olaf Sygiel zrywa pierwszą próbę, zatańczył, pobiegł butlek w prawo, po czym odbił w lewo i mamy pierwszą próbę dla Tychy Falcons. Teraz zachęcam do gorącego dopingu, bo ważny moment dla drużyny Bielefeld. Stoi, zegar w tej chwili stoi. I akcja biegowa, ona przyjdzie bez problemu. Taki krótki dystans jest bardzo łatwo pokonać. Jest touchdown dla Tychy Falcons. Pójdzie im znacznie lepiej. Czasna formacja. Czyżby Kubicznik? Nie, bieg option. Proszę Państwa, ładne zagranie Tychy Falcons. Należy tutaj pochwalić. Zagrali option, czyli bieg rozgrywający Olaf Sygiel z piłką. I piłkę złapał Antonio Rompała. Nie piłki, ale już zrobił dobry return. Dobrze. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia dla Bielawa. O, szybki snap, bardzo dynamicznie ruszył receiver, ładne podanie. I bardzo dobrze tutaj safety, numer 8, Kasper Kurius, przerywa to podanie. Wielka szuka dla skrzydłowego, tak dobrze się zsynchronizować ze swoim quarterbackiem. I bardzo dziwna akcja, ale jest Michał Stasiak, jeszcze też może w tej akcji wyjdzie. I zatrzymany. Było bardzo niebezpieczne, bo Bartłomiej Stamulopoulos niemalże oddał piłkę. Przygotowani zawodnicy Stychów, ale to biegnie do linii, będzie dalekie podanie, darmochwała. I ładne, ładne podanie, darmochwała do darmochwały, że dokładnie wiedzą, gdzie, który ma być na boisku. I Rachim za Panter, bardzo głupie zachowanie, Falcons, będzie pierwsza próba. Ale jest też piłka żywa, Tychy Falcons, dwa błędy pod rząd, piłka dla Bielawa Ołs. Dziwnie zachowują się zawodnicy Falcons w tych pantach, widać, że nie do końca znają te zasady przy pancie. I po raz kolejny świetnie Stamulopoulos, ale trochę nie podążył do swoimi blokującymi. Bieg przed nim darmochwała, bieg przed nim jeden z ofensywnych liniowych, a on odbił bliżej sideline'u. Jest to błąd techniczny, ale brak skupienia i będzie druga próba 10 yardów do przejścia i akcja biegowa, Antonio Rompała, za to się biegnie, jeszcze urwie i pierwsza próba, jeśli by się urwał, to miałby czystą do... Pierwsza próba, mocne zderzenie i bardzo, bardzo pewnie. I kolejny falstart, tym razem z numerem 7, Tajdent Grzegorz Lopulski. Tajdent to zawodnik, ty zawodnicy, natomiast Linowi to największy zawodnik, oczywiście w juniorach nie ma tak dużych tych dysproporcji. I po raz kolejny Antonio Rompała. Zatrzymany gang tackle zawodników Falcons, aż czterech zawodników tam było przy Rompale. 5 yardów od przejścia, ofensywa Ołs coraz bliżej strefy końcowej, tylko 25 yardów, oddanie znowu do Rompały. Ten próbuje zdobyć, zrobić pierwszą próbę, jednak nieudanie, około 2 yardów zysku. To ten bardzo ważny drive, kolejna trzecia próba, kolejny bieg, będzie pierwsza próba i dużo więcej. Tego Kłabiński, bardzo ładny bieg. Będę więcej biegał z nim. Darmochwała biegnie sam, jest już w strefie końcowej, czy zostanie przepchnięty, tak jest, został przepchnięty do endzonu. 20 do 20, touchdown! Za ważny moment,
Piotrek Nowak, musicie teraz skoncentrować, żeby trafić. Nie ma! Błąd Holdera i akcja powrotna, nie będzie akcji powrotnej, zatrzymany. Olaf Szczypiec jest 20 do 20. Remis, mamy remis. 17-latkowie są tutaj swoistymi importami. Są traktowani niemal jak Amerykanie, ale mamy już kolejny return. Bardzo ładnie tutaj bieg safety Kasper Kurnius, ale zatrzymany przez defensywę. 5 zawodników Falcons na linii zrobienia akcji. Akcja podaniowa, Olaf Szybiet, piękne podanie, jest touchdown. Chociaż może go złapie i nie złapał. Szymon Grubel zdobywa przyjeżdżenie, ale leży flaga na boisku. Holding, nie ma przyjeżdżenia. Krycie w defensywie wydawało jest dość dziurawe, zatem wie teraz trener Paweł Sołtysiak, co trzeba poprawić. I akcja biegowa, Olaf Szybiet, ale zatrzymany, znakomicie zatrzymany. Tomasz Jędruchniewicz, bardzo ładna akcja, jednak leżą flagi, prawdopodobnie będzie to face mask. Wszędzie powiedział, że nie ma face masku. Zatem będzie 15-jardowa kara. Na tym polegał jego błąd i pierwsza próba i akcja biegowa. Zatrzymany, bardzo ładnie, bardzo silny running back, Dawid Rygułka z tych Falcons, bardzo mocny running back. Akcja podaniowa, Szygiet, ładne podanie, przechwycone, kurza ekwilibrystyczne złapanie. Oskar Darmochwała. Niesamowicie, jedną ręką. I akcja biegowa z numerem 7 z piłką biegnie Grzegorz Łobiński. I Grzegorz Łobiński został szybko powstrzymany tutaj zmęczony Tomasz Jędruchniewicz. Ładny bieg, ale to nie wystarczy. Będzie czwarta próba i około 2 jardów przejście. Zatem bardzo trudna decyzja dla szkoleniowca Biela Wałowski. Dalej formacja shotgun. Akcja biegowa, Darmochwała sam. Jest pierwsza próba. Jest pierwsza próba, Darmochwała zdobył tą pierwszą próbę i jeszcze trochę. Dodatkowo jardy, to pierwsza próba, 10 jardów na przejście. Najlepiej tam na sam koniec. I podanie, ale out, chyba przerzucone trochę, Michał Stasiak. Z numerem 11, Konrad Darmochwała, po raz kolejny bieg tego zawodnika. Jest pierwsza próba, znakomity bieg wykonania Konrada Darmochwały. Akcja biegowa, numer 7. Ładny bieg, dalej jest na nogach. Bardzo ładnie tam Grzegorz Łapiński, są flagi. Holding albo face mask. Właśnie ten touchdown, ten upragniony touchdown dla Ołusz Bielawa. Znowu Darmochwała, dużo biega. Bardzo ciekawy pump fake. Zrobił pump fake'a już, będąc za linią wznowienia, zatem oszukiwał, że będzie próbował podać. Akcja biegowa. Szybko zatrzymamy Grzegorz Łabiński. I będzie trzecia próba i około 2 jardów do przejścia.
To ten ważna, kolejna ważna próba, ale osi są już. Ja najbardziej lubię tego. I biegnie darmochwała sam. Te biegi quarterbacka są zabójcze. Ale nie dobiegnie touchdownu. Jest pierwsza próba, wypad fałd. I timeout dla Biela Vols. Troszkę niepotrzebny timeout. Pierwsza próba, sytuacja gol. Darmochwała, znowu sam, ale zatrzymany. I niemalże piłkę mu, niemalże miał wyrwaną piłkę. Trochę za często decyduje się. O której była to zbiórka? O 14 mówię? Nie, o 13. Jak zabiegowa? Niemalże touchdown. Niemalże. Grzegorz Łabiński będzie na pierwszym jardzie. To już jest. O 13.20. Pukanie do drzwi. I sam Darmochwała jest w przegu. Touchdown w trzeciej próbie. Zablokowany. Zatrzymany zawodnik Tychy Falcons. Jeśli uda się tą próbę, Tychy Falcons mają tylko jeden timeout. Zatem ważny jest dla nich return, ale świetnie bije na piłki Bartek Nowak. I bardzo ładnie zatrzymany. Bardzo ładnie zatrzymany tutaj. Niektórzy to polsko, polar tackle, ale czysto za koszulkę złapany returner Tychy Falcons. Z piłką bieg zawodnik numer 46, czyli Kasper Kosiorowski. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Około 50 sekund do końca spotkania. Biela Vols bliska finału. Teraz trzeba bronić tyłów. Dalekie podania mogą być bardzo niebezpieczne. Sygiel Popala, który rzuci fałd. Bardzo mądra decyzja rozgrywającego Tychy Falcons. Jest to piękny parę metrów. I szybko zaczęli. Ola Sygiel, akcja podaniowa. Ale za daleko. Jak to biegowa, znowu ta sama jak to grała po tamtym meczu, ale zatrzymany. Grający z 39 numerem Dawid Ryguła, zatrzymywał go jeden z braci Darmochwała. Akcja podaniowa, jest czysty receiver, czy dorzuci? Daleki rzut. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Bibi, cornerbacki, drużyny. I holding, czyli nielegalne przytrzymywanie. Ale było bardzo, bardzo niebezpiecznie, jeśli chodzi o cornerbacków. Teraz sędzia główny spotkania pyta się zawodników defensywy, czy odrzucają karę, czy przyjmują. Wstrzymanie. Zawodnik ataku numer 66. Jako że kara zatrzymała zegar wewnątrz ostatniej minuty, następuje odjęcie 10 sekund, mecz jest skończony. Zatem koniec meczu. Biela Vols pokonuje Tychy Falcons 26-20. I to właśnie Biela Vols spotka się z Warsaw Eagles w wielkim finale pierwszego turnieju juniorskiego PLFA. Ale również wielkie brawa dla zawodników Tychy Falcons, którzy zaprezentowali naprawdę ładny futbol i stworzyli nam znakomite widowisko razem z zawodnikami Biela Vols, którzy teraz dziękują Państwu za dobry. A zawodnikom Biela Vols Junior dziękują seniorzy za zawodnicy drużyny Biela Vols, którzy na to nie grają w PLFA. Nie, no ja mam robotę. Oh, yeah.
Zatem teraz będzie nas czekała 40-minutowa przerwa. Za 40 minut o 12.40 będzie miał miejsce mecz o trzecie miejsce. Natomiast po godzinie 15, tak, dobrze mówię? O 14.30 wielki finał, ale bardzo gorąco Państwa zapraszam również na mecz o trzecie miejsce, czyli na 12.